Mamy to jest program
prowadził na drogi wojewódzkie, gmina będzie wykupować, które chcemy robić. Myśmy wykupowali pod Gorądzinowa do połączenia w drugą stronę ten kawałek, który odpęgował i zrobiony, czyli tutaj w okolicach z początku lotniska. No już oficjalnie wczoraj jestem dostałem, że też na przyszły rok zostały ten nasz wniosek uwzględniony, też ten odcinek będzie robiony. Czyli w tej kwestii mieliśmy już, można powiedzieć, całą tą drogę do Krzyżówki na Lipę zrobioną, tak? Czyli między piekarnią, tak, a Wrocławiem była w przyszłym roku w całości. Ta inwestycja jest szacowana przez całe odborniki na około 2 lata, ale do zobaczenia, harmonogram jeszcze końcowy będzie. No i tak by to wyglądało. Takim tematem, który też tutaj już poruszaliśmy, to jest kwestia zamknięcia wiaduktu między Osolinem a Brzeźnem. Po tym następnym spotkaniu będzie już w terenie się spotkaliśmy wszyscy, łącznie z nadleśnictwem. I ten objazd będziemy chcieli zrobić tym kawałkiem między Brzeźnem Małym a Morzęcinem Małym. I to ma być tak dostosowane do przejazdu, głównie nam chodzi o dowóz dzieci do szkoły, żeby nie jeździły tym ustalonym objazdem przez Wołów, to by było za daleko. Tam 300 metrów tej drogi jest na terenach leśnych i nadleśnictwo jakby przychyla się do naszego wniosku, żeby na ten okres ten kawałek nam udostępnić do przejazdu, tak żeby bliscy czy autobus mógł tam będzie przyjechać. No i tam generalnie chyba wszystko będzie. Też czekamy się na projektantów, którzy mają się do nas zgłosić, mamy poustalać, jak to zrobić. Ale tam nie powinno być żadnych problemów z tym. Rozmawialiśmy także przy okazji, że się w końcu spotkaliśmy wszyscy razem i przedstawiciele pana nadleśniczego i DSDK, a propos tutaj co Jola zawsze słyszała te przycinki tych drzew, także już tutaj wiele, że tak powiem, instytucje z sobą nie przerozmawiają, mają już pouzgarniać wszystko, gdzie, co do kogo należy. Teraz jest prostsza sprawa, bo DSDK to zrobił cały duży projekt, jak jeździcie państwo tymi trasami, zostały to takie, co kawałek stoją zielone, pomarańczowe słupki, które wyznaczyły DSDK, po prostu wyznaczyło granice swoich pasów drogowych. Jeździ się teraz łatwiej, każdy już teraz wie, za co odpowiada. Myślę, że też ten temat może szybko zostanie przychodzi instytucje federalne i będzie tam bezpiecznie na tym odcinku. No oczywiście rozmawialiśmy o chodnikach w razie w Ostrzysławicach. Te zadania w przyszłorocznym budżecie będę też chciał wpisać. Jest to sytuacja oczywiście z BSDK na współfinansowanie tych dwóch chodników. Spotkałem się także z panem Szykowiakiem, przypomnę, to jest ten pan z Wielkiej Lipy, gdzie mieliśmy zmieniać plan przestrzeni gospodarowania. Jest taka sporna sytuacja, bo tam część mieszkańców była zadowolona z tego, że ten zakład tam istnieje, natomiast no jest jakaś alternatywa dla rozwiązania tej sytuacji. No, bardzo mocno proszę kolegę rozważa przeniesienie, w związku z tym ten zakład chce rozwijać dalej. Możliwe, że to będzie na naszej działce, możliwe, że będziemy u Państwa wystąpili o większą zmianę przestrzeni zagospodarowania dla innej działki, gdzie ten zakład mógłby ewentualnie powstać. Myślę, że to już jakiś temat w taki sposób załatwiony. Byłem także dwa spotkania z projektantem, z panem konserwator. Żłobka, no, była kwestia ustalenia bryły, gdzie jest strefa obrony konserwatorskiej, ale się pana no, w dobrym kierunku idzie, pani konserwator przychyla się do naszych założeń, które tam techniczne, które chcemy zrobić. Także myślę, że uda nam się pozyskać środki, no bo tylko bardzo fajny, nowoczesny obiekt powstaje. Mieliśmy także spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron. Jak Państwu wspominałem, jest kwestia oświetlenia ulicznego w gminie Górniki Śląskie. Tauron chce dosyć znacznie podnieść nam cenę za obsługę właśnie za jeden punkt świetlny. Na dzień dzisiejszy taką podjęłem decyzję, że po prostu przekazałem im informację, że no, dzisiaj nasz budżet nie jest w stanie w przyszłym roku wynieść aż takiej podwyżki, bo podwyżka
Zobaczymy. Możliwe, że zorganizujemy własny przetarg. Jakaś inna firma, pani będzie nam to oświetlenie uliczne obsługiwać. Dwukrotnie też spotykałem się w urazie. Mieliśmy tak, okazało się, że gmina jest właścicielem pewnej nieruchomości, których wcześniej też nie wiedziałem, tak, ale doprowadziliśmy, że powiem, sprawy do końca. Wymagało to dużo czasu, dużo przygotowań, bo wiele osób jako instytucja, jako gmina okazało się, że mamy udział w tych nieruchomościach, ale na szczęście jednomyślnie bez sądu się odbędzie i protokoły zostały granic wykazane i też ważną sprawę dla mieszkańców urazu wyjaśniliśmy sobie wszyscy. Brałem także udział w walnym prowadzeniu miesiąckiego projektu rekultywacji. To jest ta sprawa, w której jesteśmy udziałowcami, która ma przeprowadzić rekultywację wsypiska. Proszę Państwa, z mediów słyszeliście, bo szeroko górnośląskie media dokumentowały, no był tam problem. Już mogę powiedzieć z poprzednim prezesem. Prezes został już odwołany. Jest pan Andrzej Amrozi, który jest odwołany na prezesa, prezes Dawdu. No i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze do finalizacji umów z Narodowym i z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zostali to już sfinalizowane. Z nieruchomości rolnych musieliśmy oddać grunty, które kiedyś gmina przejęła, ale minęło 10 lat i niestety na ten cel, który był określony, nie zostało wykonane te zadania. To jest takie małe parę działek, też parę, gdzie mam takie działki, tutaj w Podłogach na ulicy Paderewskiego, ale jak poznać tereny rekreacyjne, zielone, ale nie zostało to w poprzednich latach wykonane i agencja się jakby zwróciła do nas o zwrot, wyczuliśmy to, ale najprawdopodobniej też na sprawy majątkowe w międzyczasie porządkowaliśmy, wykupowaliśmy drogi i myślę, że z tym wnioskiem ponownym, żeby na tym mają się tu jednak jakieś tam urządzenia do zabaw w przyszłości dzieciom postawić. Nic takiego tej opozycji nie ma, że do tematu wrócimy. Ja oczywiście nie ma żadnego problemu, żebyśmy z takim wnioskiem w przyszłości wystąpili, pewnie nam to z powrotem przekażą. Miałem także spotkanie z pracownikami misia dwukrotnie. Raz można powiedzieć z luźnym zgromadzeniem kilkunastu pracowników. Wczoraj robiłem takie spotkanie ze związkami zawodowymi. Rozmawialiśmy o sytuacji misia, która na wszystkich spadła. Czekamy na rozwój wydarzeń, bo trudno nam się cokolwiek powiedzieć. Wiem tylko tyle, że pierwszy wniosek o upadłość, który został zgłoszony przez zarząd, został odrzucony. Drugi jest chyba w trakcie, ponownie złożyli, jest w trakcie budowy. Także co dalej będzie, no zobaczymy, tak? Ile mogę, gdzie mogę, wspieram tych pracowników, żeby ten zakład tam istniał, bo tak, w interesie nas wszystkich jest, żeby ten zakład dalej funkcjonował. Spotkałem się także wstępnie z panem dyrektor Wojewódzkiego Urzędu, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jutro mam spotkanie z panem dyrektorem w Teatronie. To jakby dotyczy też finansowania żłobka. Pojawiły się trzy możliwości. Główne źródło to jest od ministra edukacji i polityki społecznej, tego programu żłobkowego. Drugi jest możliwość uzyskania dodatkowych środków z Teatronu i jest też możliwość uzyskania środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ale to ten montaż finansowy jakby jest w trakcie teraz omawiania. Społecznych. Wcześniej przyjechałem w wieczorze seniora tradycyjnie w Zajączkowie. W Chełmsko-Śląskim, jak Państwo wiecie, odbył się finał konkursu najpiękniejszych wsi dolnośląskiej, gdzie jeszcze raz przypomnę, że nasze stolice wygrały najlepszy start, a Kurczyna to najlepsza posada. Brałem także udział w święcie Kluczowego Ziemniaka, które nasza szkoła Wysolina organizuje. Tam na przykład Balu Rodetów, też co roczne w Wydezie. Państwo pamiętacie, dużo osób z Państwa było na uroczystościach z okazji 160 lat powstania kolei między Wrocławiem a Poznaniem. W konwencie był mistrzów subregionu dolnośląskiego, też uczestniczyłem w festiwalu
przypadku w ostatnią sobotę odbywał się w Pani Grażyny w Morzęcinie Niemałym i tam także było podsumowanie akcji Aktywny Dolny Śląsk, gdzie Państwo pamiętacie, dzięki naszym mieszkańcom, naszym głosom dostaliśmy 40 tysięcy dofinansowania. Było tam także podsumowanie corocznej akcji Zabierz flagę na wakacje. Tym samym my także były 20 jubileuszowe spotkania z muzyką i poezją. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Pani dyrektorowi 20 lat za pomysł w ogóle, bo jest to taka na bardzo wysokim muzycznym, poetyckim poziomie impreza w tym roku gwiazdo szefową żywi była Pani Marina Moryn z pięknym występem, przedstawieniem, można powiedzieć, do poezji Jarosława Teśnia. Spotkałem się także z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Wybuchach Śląskich. Tam już mamy, tak powiem, krok do przodu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, bo jak Państwo wiecie, zrobiliśmy ogrodzenie, nie trzeba dzieci nie ma niebezpieczeństwa. Takie się sytuacje zdarzały, że gdzieś tam padały pod samochód, albo na maskę. Zakaz wjazdu na teren szkoły nr 2. Natomiast musimy pomyśleć o jakimś parkingu, bo przy samym kościele jest dosyć ciasno. Mamy takie miejsce, w przyszłym roku będziemy chcieli rozburzyć, tak się schodzi ze szkoły na razie w kierunku hali, do Cyru, tam po lewej stronie takie stare, czynne garaże. Ten teren chcemy zbudować i zrobić tam parking, żeby rodzice mogli też bezpiecznie dzieci przywozić. Brałem także udział w inauguracji kolejnego roku akademickiego z Kościoła Uniwersytetu III wieku Atena. Brałem także udział w podsumowaniu też 8 już edycji Mogiłego Dziada od zapomnienia w Urzędzie Wojewódzkim z tego przodu obecnie Pani Pani Marszałek. Odbywał się drugi kongres samorządowy. Uczestniczyłem też wręczeniu nagród dla najbardziej aktywnych kobiet działających w obszarach miejskich. W tym roku takie wyróżnienie dostała Pani Grażyna Mazur z Urzędzina Małego. Spotkałem się także z organizatorami 23. Ostrogotrojeńskiego Forum Młodych, których też wspieramy co roku młodzież z Dolnego Śląska. To dobrze, że co roku wyjeżdża i uczestniczy w tych spotkaniach. Odwiedziłem także naszą szkołę muzyczną, która, jak Państwo wiecie, ma udostępnione salę w Obornickim Gimnazjum. No, jest tych dzieciaczków bardzo dużo, 40 osób na różnych instrumentach, mogą grać, rozwijają się, także z dużą popularnością ta szkoła się cieszy. A dzisiaj miałem przyjemność brania udziału w pasowaniu na pierwszaka w Szkole Podstawowej w Uraśni. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na 32. sesji Rady Miejskiej w Górnikach Śląskich w dniu 29 września 2016 roku Rada Miejska podjęła 5 uchwał. I tak, uchwała 220 w sprawie zmiany uchwały 134/2015 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2016. Uchwała weszła w życie. Uchwała 221 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2027. Uchwała weszła w życie. Uchwała 222 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego. Uchwała weszła w życie, jest w trakcie realizacji. Uchwała 223 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 10 października 2016 roku pod pozycją 4541. Uchwała weszła w życie i może być realizowana. Uchwała 224 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie.
Śląskie dla obrębów Bagno, Borkowice, Kowale. Uchwała weszła w życie i jest w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dziękuję. W takim razie przystępujemy do punktu 6. Podjęcie uchwały. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 19/134/2015 Rady Miejskiej w Ogólnikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Ogólniki Śląskie na 2016 rok. Bardzo proszę. Zwiększa się plan dochodu budżetowy o kwotę 42 400 zł do kwoty 65 103 909 złotych 28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 42 400 zł do kwoty 69 698 522 zł 6 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Autopoprawką burmistrza i uzasadnieniu do kwoty 83 90 zł wprowadza się znak minus w dziale 900 w rozdziale 904 paragraf 4300 dotyczy Funduszu Sojuszkiego Możności Gminy. Dziękuję bardzo. Generalnie jest to jedna zmiana związana z wpłatami rodziców z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci w szkole. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Proszę przyjść na informację, jak wyglądało opiniowanie na komisji. Dziękuję. Zamykam dyskusję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/134/2015 Rady Miejskiej w Ogólnikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Ogólniki Śląskiej na 2016 rok z tą małą poprawką do uzasadnienia. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do procedowania następnej uchwały. W sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru zamiany działu nr 122/3 i 133/1 arkusz mapy 20 na działkę nr 53/3 arkusz mapy 20 położonych w Ogólnikach Śląskich. Bardzo proszę o krótkie przypomnienie. Proszę Państwa, celem tej uchwały jest umożliwienie zamiany działek położonych w ścisłym centrum Ogólnikach Śląskich. Tak jak to zostało przedstawione w uzasadnieniu, chodzi nam o to, żeby w ścisłym centrum była ciągłość terenów gminnych, obecne konfiguracja terenów gminnych i prywatnych, które uniemożliwia na przykład przejście od strony kina w kierunku parkingu ogólnodostępnego, który jest w centrum. Chcemy te tereny połączyć, zlecić, w drodze konkursu wyłonić plan zagospodarowania, projekt zagospodarowania tego terenu łącznie z parkingami, zielenią, małą, wysoką architekturą. Proszę o przekazanie informacji dotyczącej powierzchni. To są obie działki, są dokładnie po 190 m2. Tak jak wyjście uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Proszę o przedstawienie, jak wygląda głosowanie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru zamiany działek nr 122/3 i 133/1 arkusz mapy 20 na działkę nr 53/3 arkusz mapy 20 położonych w Ogólnikach Śląskich. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta i ostatnia uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 29 łamane przez 204 łamane przez 16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody w obrębach geodezji Wiary i Fajonice. Proszę, jest to tylko sprostowanie pomyłki pisarskiej w urzędu geograficznej lokalizacji jednego. Dziękuję serdecznie. Proszę o przedstawienie uchwały.
204 łamane przez 16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody w obrębach geodezyjnej Wiary i Pamiownica. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tym momencie wyczerpaliśmy blok uchwał. Przechodzimy do następnego punktu. Informacje przewodniczącej Rady. Szanowni Państwo, może do uzupełnienia tych informacji, które przekazywał Pan Burmistrz. Nie pamiętam, czy mówił Pan Burmistrz o drugim konwencie samorządowym. Przepraszam, musiałam się na chwileczkę nie wyłączyć, ale jakby dlaczego o tym mówię? Głównym tematem, właściwie najbardziej chyba interesującym i najwięcej emocji wzbudzających wśród zebranych samorządowców był temat oświaty, przyszłości oświaty. Wracam do tego tematu, ponieważ w ramach informacji przewodniczącej też chcę Państwu przekazać, że do biura Rady wpłynęła informacja o stanie placówek oświatowych Urzędu Gminy Oświatowych w gminie Oborniki Śląskie na dzień 31 października 2016 roku. Jest to dla nas bardzo ważna lektura. Prosiłabym Panie Burmistrzu, żeby wszystkim radnym rozesłać na skrzynkę. Przewodniczący właściwej Komisji Merytorycznej Polityki Społecznej. Panie Przewodniczący, bardzo bym prosiła o wnikliwe zapoznanie się z tym materiałem, ponieważ mamy tutaj kwestie związane z przyszłością naszą, najbliższą, w świetle prawdopodobnych zmian, bądź nie. Natomiast mamy tutaj kwestie mówiące o tym, jak wygląda i kształtuje się demografia w naszej gminie, jak wyglądają zasoby oświatowe, z jakimi problemami w oświacie najmłodszych, tak, czyli wychowanym przedszkolnym mamy. W związku z tym polecam tą lekturę wszystkim i myślę, że na najbliższym posiedzeniu właściwej komisji warto byłoby spotkanie może nas z dyrektorami placówek oświatowych zrobić i po prostu omówić te wszystkie kwestie. To jest jakby pierwsza ważna informacja. Druga informacja odbył się również w Radzie Wrocławiu Międzynarodowy pierwszy konwent rowerowy i w ramach tego konwentu rowerowego były wystąpienia przedstawicieli Polski, Czech i Niemiec, gdzie kwestie polityki rowerowej były bardzo wnikliwie omawiane. Dlaczego do tego tematu wracam? Uczestniczyłam w tym konwencie i w ramach jakby dobrych projektów i pomysłów był również przedstawiony projekt związany z budową dróg rowerowych na terenie gminy, między innymi gminy Oborniki Śląskie. Wiem, że ten projekt jest przygotowywany, nie wiem, czy ten składania już minął, czy będzie składany na moment, ale mamy nadzieję, że uda się tą drogę rowerową do Okęgowa skutecznie, na tą drogę do Okęgowa skutecznie pozyskać środki finansowe. Kolejna ważna informacja. Analiza oświadczeń majątkowych. Państwa oświadczenia majątkowe złożone zostały wszystkie w terminie, zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. Z Urzędu Skarbowego przyszły już jakby informacje dotyczące błędów, które w tych oświadczeniach się znajdują. Są to błędy, że tak powiem, małego kalibru, nie wymagające korekt. Natomiast warto z nimi się zapoznać, tak aby w następnych oświadczeniach tych drobnych błędów już więcej nie było. Jeżeli Państwo chcecie, to mogę przeczytać te najważniejsze. Jeśli nie, to każdy indywidualnie swój odcineczek u Pani Jolita. Czyli to jest kolejna informacja. Później informacja do pana burmistrza wpłynęła, została sprawozdana.
swego klienta, odpowiedź została wysłana. A w takim kształcie, jak jest projekt uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego, w związku z tym też proszę Państwa o zapoznanie się z tą propozycją dyżurów akty. I jeszcze w punkcie informacje, to też wpłynęło do przewodniczącej Rady Miejskiej, wpłynęła prośba pana Zygmunta Myślickiego o to, aby Rada Miejska zajęła stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na 10-letni okres wydzierżawienia działki, z której korzystał w latach wcześniejszych na mocy wcześniejszej dzierżawy. Tutaj z panem burmistrzem rozmawiałam, że po prostu z panem Myślickim spotkamy się, aby tą kwestię omówić, tak, możliwości prawnych i jakby postępowania, co w tej sytuacji gmina może zrobić. Będę prosiła o wskazanie terminu, tak jakby można było pana Myślickiego powiadomić. I to jest z informacji przewodniczącej Rady. Nie umieszczam się powiedzieć, że na festiwalu szpinaku również byłam bardzo jakby pozytywnie podbudowana tą atmosferą takiej bardzo mocno uspołecznionej rodziny ogornickiej. Państwo funkcjonujecie w różnych stowarzyszeniach, w różnych ugrupowaniach. I tam było widać, że jest bardzo dobra współpraca na rzecz poprawy jakości życia w naszej gminie. To, co w ramach aktywnych wzgórz trzebnickich się zadziało w naszej gminie, to jest po prostu moim zdaniem fenomen, dlatego że to w wszystkich zaangażowanych, od tych, którzy choćby jeden głos oddali, tak, po tych, którzy ciężko pracowali i tych, którzy organizowali tą imprezę, doprowadzono tak wspólnymi siłami do tego, że wszyscy się z tym mocno identyfikowali i naprawdę fajne, bardzo potrzebne pomysły zostały zrealizowane. I mam nadzieję, że jesteśmy zagrzani wszyscy do działania, także jak zostanie ogłoszony termin następnej edycji aktywnego Dolnego Śląska, to nie zasypię. Tak, zabierzemy się za robotę. Ja mam nadzieję, że dziś może po policji jarmarku bożonarodzeniowego, więc będzie dobry moment, żeby już też ludzi do tego jakoś pobudzić. Generalnie każdy, kto był na tych imprezach i to mówię spoza gminy, dlatego że zasięg tych imprez był naprawdę w niektórych przypadkach międzynarodowy, ale na pewno ponad lokalny, był to zasięg regionalny, ludzie byli zachwyceni atmosferą i właśnie tym takim fajnym, społecznym, profesjonalnym, ale bardzo integrującym wszystkich podejściem do działania społecznego. Także jeszcze raz wszystkim z osobna i wszystkim razem z osobna i wszystkim razem serdecznie dziękuję i pokazaliśmy, że gmina Ogornicki naprawdę potrafi być wyjątkowa. Jest wyjątkowa. Przejdę teraz do punktu interpelacji, zapytania, wnioski. W tym punkcie do pana burmistrza wpłynęło 5 interpelacji pana radnego Dominika Knupy. Na wszystkie te interpelacje odpowiedź radnemu została udzielona. Tak jak wcześniej mówiliśmy, wnioski dotyczące odznaczeń zbieramy ich na sesji majowej. Uchwały będziemy podejmować. Uchwały na szybciej, na tej majowej zawsze wracamy. W punkcie interpelacji, zapytania, wnioski, pani przewodnicząca prosiła o udzielenie głosu, więc przekazuję. Proszę, według Nie masz wiele szumów.
klubu Czerniego Marszu. Moja osoba publiczna była poruszona zarówno w internecie, jak i w prasie, więc chciałam, żebyście Państwo wysłuchali tego, co chcę powiedzieć. Żeby nie mówić chaotycznie, więc spisałam sobie to i powoli Państwu przeczytam. Szanowni Państwo, zabieram głos, gdy szum wokół Czarnego Marszu Kobiet Komornika Śląskich, który odbył się 3 i 24 października, dotyczy wielu odważnych kobiet i mężczyzn, a także mojej osoby. Jestem osobą bezpartyjną i wystartowałam w wyborach samorządowych nie dla kariery, oklasków, a tym bardziej nie dla pieniędzy. Jestem obecnie emerytką. Protesty nie były skierowane przeciwko rządowi, kościołowi, burmistrzowi, staroście czy wojewodzie. Nie kierowano się żadnymi hasłami partyjnymi, ani żadnymi podpowiedziami w ich krzykieniu. Jest to spontaniczny odzew osób, którym się nie podoba ograniczanie swobód i wolności kobiet, seksistowskiego traktowania, a co najważniejsze, stosowania przemocy wobec kobiet i dzieci. Nasza mała gmina i jej przedstawicielki w marszu wyrażają swój przeciw wobec takiego traktowania kobiet. I bez względu na to, jaka partia rządziła, czy będzie rządziła, pokażemy swoje niezadowolenie z tego, co się proponuje wobec naszych kobiet. Przez wiele lat pomagałam i nadal pomagam rodzinom, które potrzebują pomocy w sprawach przemocy, molestowania oraz krzywdzenia kobiet i dzieci. Zadaję pytanie, gdzie byli oskarżający Czarny Marsz Kobiet wówczas, gdy poświęcając własny czas i rodzinę, w czasie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia przesłuchiwałam 3 nieletnie zgwałcone przez ojca córki, którym nie chciała pomóc nawet rodzina. Gdzie była rodzina czy mieszkańcy wsi, gdy solidnie pobita ciężarna kobieta zadzwoniła do mnie około godziny 24, czyli o północy, aby umieścić ją w schronisku. I wiele innych tragicznych przykładów. Moi wyborcy i wyborcy innych okręgów wydzwaniają do mnie nadal z prośbą o pomoc, gdyż wiedzą, że mogą na nią liczyć. Robią to bezpłatnie i dla dobra tych ludzi. Osoby, które wraz ze mną protestowały, są katolikami, uczestniczą w mszach, lecz chcą świadomie dokonywać wyborów i chronić swoich praw. Kobiety uczestniczące w proteście na ten godzinny pobyt na ulicy brały wolne, odrabiały ten czas lub były po pracy. Z moich informacji wynika, że w wielu przypadkach były zastraszane, stosowano wobec nich groźby karalne, zmuszane do określonego zachowania, co w kodeksie karnym odpowiada. Groźba karalna, artykuł 190, paragraf 1 kodeksu karnego, grzywna lub pozbawienie wolności do 2 lat. Zmuszanie do określonego zachowania, to artykuł 191, paragraf 1, pozbawienie wolności do 3 lat. Ta fala krytyki i nazywanie nas bandą wierzycieli zmobilizowała mnie do tego, że powstanie obrońskie forum kobiet chętnie z udziałem mężczyzn, które pozwoli na kształtowanie takich postaw, aby już nigdy w naszej gminie kobiety nie musiały się obawiać gruźb, przemocy, złego traktowania czy zmuszania ich do określonego zachowania i do tego, czego nie chcą. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 listopada o godzinie 17 w ośrodku profilaktyki na ulicy Parkowej 9. Już dzisiaj udział w zapowiedzieli specjaliści z zakresu psychologii, medycyny, budowania więzi międzyludzkich oraz innych. Kończąc, aby wesprzeć te odważne osoby, czyli kobiety i mężczyzn, powiem tak. Kochani, niestety, solidarności kobiety nie wystraszą złe epitety. Bardzo dziękuję za uwagę. Odnośnie tych zdarzeń, które miały miejsce, może być
sposób niż miała pierwotny charakter. Dlatego od początku uprzedzam, że każdy ma prawo protestować w każdej sprawie. Tutaj wszystkie argumenty, które przedstawiła pani radna, są jak najbardziej stosowne. Natomiast ja pozwolę sobie przeczytać szybko moją interpelację. Dotyczy ulotu pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych w dniu 3.10.2016. Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o przedstawienie wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Górnikach Śląskich oraz jednostek podległych będących na urlopie lub zwolnieniu lekarskim w dniu 3.10.2016. Proszę również o kserokopię strony z dnia 3.10. z ewidencji wyjść pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych, jeżeli taką prowadzę. Teraz przeczytam odpowiedź, którą otrzymałem od pana Leszka. Pozwoli pan, panie burmistrzu, że ja będę się zwracał bezpośrednio do pana Leszka jako osoby, która odpowiadała na interpelację. Odpowiadając na interpelację z dnia 12 października 2016 roku w sprawie urlopów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych w dniu 3.10.2016 uprzejmie informuję, że ze względu na ochronę danych osobowych oraz szeroko pojętych dóbr osobistych pracowników, z oczywistych względów nie mogę udzielić panu odpowiedzi na zawarte w interpelacji pytania. Biorąc pod uwagę szczególny charakter sprawy związany bezpośrednio z dniem 3 października 2016 roku oraz braku w interpelacji uzasadnienia istotnego znaczenia dla gminy i mieszkańców, uważam, że pozyskane dane mogłyby być wykorzystane w sposób szkodzący bezpośrednio poszczególnym osobom. Jednocześnie informuję, że jako osoba bezpośrednio nadzorująca organizację i dyscyplinę pracy w urzędzie nie stwierdziłem żadnego przypadku złamania czy też naruszenia w tym dniu przepisów kodeksu pracy. I ta odpowiedź budzi moje wątpliwości, które chciałbym po prostu wyjaśnić. Pierwsze, panie Leszku, chciałbym się zapytać, co według pana znaczą zwroty szeroko pojętych dóbr osobowych pracowników oczywistych względów, szczególny charakter sprawy? Szanowny panie radny, ta odpowiedź się oczywiście konsultowała też ze mną. Pan sekretarz jest odpowiedzialny za bezpośrednio nadzór działalności urzędu. Jak sobie pan ceni, jak sobie pan tak interpretuje, taką odpowiedź pan dostał, to pan z tym zrobi na następne. Rozumiem. Nie jest to żadne przesłuchanie, nie jest to sąd. Ja zadaję tylko pytanie. Proszę, ma pan kolejne pytanie, nie uzyskuję odpowiedzi. Nie pytam się dlatego, tak jak już wcześniej powiedziałem, że chodzi o jakiś polityczny charakter sprawy. Chodzi mi o to, że zostały naruszone interesy publiczne mieszkańców, tak? I teraz chciałbym się zapytać, w związku z tym, że nie udostępniono mi żadnych danych, proszę powiedzieć, na jakiej zasadzie pracownicy Urzędu Miejskiego opuścili swoje stanowiska pracy w czasie pracy? Jako osoba odpowiedzialna za dyscyplinę pracy i przestrzeganie prawa pracy, mogę panu zagwarantować, że wszystkie osoby, które w tym dniu korzystały z czasu wolnego, mają takie prawo, zgodnie z prawem, nie naruszyły żadnego porządku pracy ani prawa pracy. Także tutaj nie było przesadzki urzędu, nie było przez te osoby swój czas poświęcili na prywatne sprawy. Ja nie wiem, czy brały udział w marszu, czy nie. Na prywatne sprawy wystąpiły o zgodę. Dostały taką zgodę i sprawa jest załatwiona tak, jak powinna być. Zgoda została udzielona na jakiej podstawie? Na podstawie słownej, tak? Kodeksu pracy i regulaminu. Regulamin naszego urzędu. Także my mamy podstawę prawną, właśnie kodeks pracy i regulamin urzędu. Okay, i na tej podstawie zostały udzielone. Czyli na podstawie kodeksu pracy, czy zostały napisane, nie wiem, czy złożyli pracownicy jakieś wnioski, tak? Pracownicy wypisali się w tym dniu na to. Na wyjścia prywatne. I tyle. I mamy to udokumentowane, także nie ma o czym tutaj rozmawiać. Nie było naruszenia dyscypliny pracy. Wszyscy pracownicy zgodnie z kodeksem pracy i regulaminem pracy skorzystali ze swoich uprawnień. To ja pozwoli pan, że pan coś przeczyta. Od 23 sierpnia 2013 zasady odrabiania wyjść prywatnych zostały uregulowane w artykule 151 paragraf 2 z taką małą jedynką kodeksu pracy. W myśl tego przepisu nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek. W
celu załatwienia spraw osobistych. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że odrobienie zwolnienia od pracy nie może naruszać praw pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Wymogiem formalnym, aby odpracowanie wyjścia prywatnego nie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych, jest wystąpienie pracownika z pisemnym wnioskiem o udzielenie zwolnienia w celach prywatnych. Odpracowanie bez odpowiedniego wniosku mogłoby prowadzić do uznania czasu odpracowania za pracę w godzinach nadliczbowych. Wynika z tego, że udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych następuje na jego pisemny wniosek. Nie zostały, według tego co Pan powiedział, złożone żadne pisemne wnioski, a wpis do jakiejś księgi wejść to nie jest pisemny wniosek. Więc w tym momencie, tak jak Pan tutaj napisał, że nie zauważył Pan naruszenia kodeksu pracy, muszę powiedzieć, że kodeks pracy został w jakiś sposób naruszony, tak? Szanowni Państwo, dostał Pan radę swoją odpowiedź, stoi na stanowisku, nie został naruszony. Mamy dwa odrębne stanowiska. Pana sprawa. No ale jeszcze nie skończyłem, tak? Jesteśmy w czasie mojego, tego co ja mówię. Dobrze, ja chciałem jedną rzecz tutaj zauważyć. Książka wyjść i przyjść pracownika do pracy jest dokumentem formalnym, uregulowanym w regulaminie pracy każdego zakładu pracy. Taki jest dokument formalny. Jeżeli pracownik się wypisuje w książce i informuje swojego bezpośredniego przełożonego, nie masz pracodawca, bo bezpośredni przełożony ma prawo również dzwonić pracownika, a posiada nadgodziny z wcześniejszych może wypracowanych dni, zgodnie z dobowym miesięcznym i tygodniowym limitem godzin pracy, to w każdej chwili może wyjść. W każdej chwili może wyjść. A pytanie jest, czy to jest jakaś interpretacja, co kolega czytał, czy nie wiem, bo interpretacja. To jest interpretacja, powiem nie, to sobie podałem artykuł 150 paragraf drugi. Z komentarzem. Z komentarzem. Ale komentarz jest obiektywny, to jest obiektywny. Dlaczego nie jest obiektywny? No właśnie, to nie jest, bo każdy no, komentuje to na swój sposób. Tak samo w mojej ocenie nie jest obiektywny, to co pan powiedział, to po prostu nie wyjść. Dobrze, to przejdźmy dalej. Naruszenie interesów publicznych, tak? Proszę powiedzieć, w jakim zakładzie w jednym czasie nagle opuszcza 25 osób swoje stanowiska pracy? W tym czasie tutaj w naszym urzędzie mówił Pan, że wszystko działało i tak dalej. No, urząd stanu cywilnego był zamknięty. Do tego przecież przy Pani, które pracują przy dowodach, też nikogo tam nie było, tak? Panie Burmistrzu, ilu pracuje pracowników w Urzędzie Miejskim? 63 osoby. Czyli 1/3 pracowników opuściła stanowiska pracy. Około, tak? To teraz proszę mi powiedzieć, 1/3 pracowników przy 20, tam 5, to będzie około 12,5 roboczo godziny. Proszę powiedzieć, w jaki sposób te roboczo godziny i kiedy zostaną odpracowane? Pan dostał odpowiedź, że wszystko zostało załatwione zgodnie z regulaminem pracy i zgodnie z kodeksem pracy. Ta odpowiedź jest wiążąca, bo w tym się zawiera również to, że pracownicy legalnie dostali zgodę i legalnie później pewne rzeczy odrobili. Także ja nie muszę Panu tłumaczyć w jaki sposób i tak dalej. Poza tym nie było 25 osób, tylko 20 osób wypisało się, a Urząd Stanu Cywilnego był czynny, bo ja osobiście pełniłem wykrót. Oczywiście, ja takiej informacji dostałem, może 20. Ja mówię, że wszystkie wydziały były i funkcjonowały. Jesteśmy w punkcie interpelacji zapytania wnioski. Dostał radny odpowiedź w zakresie postawionej interpelacji, pokazującej jaka jest podstawa prawna i teraz jakby dalsze precyzowanie, nie wiem do czego prowadzi. Proszę powiedzieć, do czego tą dyskusję chce Pan radny sprowadzić, bo to jest jakby najbardziej clue, tak, tego dyskusja, zaraz dojdziemy do clue całej sprawy. Jeżeli poświęcimy 5 minut więcej czy tak krótkiej dzisiejszej sesji, się nic nie stanie. Proszę bez didaskaliów, proszę powiedzieć, czym jest dokładnie, czym jest problem. Problem ogólnie
jeszcze nie została udzielona odpowiedź na moje pytanie, tak? Przynajmniej nie odpowiedź, która wynikałaby z tych pytań. Dlatego w związku z tym, że może ma pan jakieś, panie Leszku, braki co do tutaj ustawy o dostępie do informacji publicznej, chciałbym panu coś jeszcze przedstawić, tak? I w świetle postanowień. Ja, panie radny, ja skończyłem studia, nie musi mnie pan pouczać, przedstawiać. Dlatego nie wiem, jeżeli ma pan jakieś sprawy, proszę to na piśmie przedstawić. Odpowiemy panu. Pan zapytał, pan chciał wiedzieć, kto był wtedy na wolnym. Nie pytał pan, z jakiego powodu i tak dalej. Proszę przeczytać swoją interpelację. Dostał pan odpowiedź, że wszyscy wyszli legalnie w tym dniu i w celach prywatnych. Ale to, co i nie naruszyli przepisów prawa. To, co pan napisał, wcale nie musi się zgadzać z przepisami. Niech pan przeczyta swoją interpelację, o co pan pyta, bo nie pyta pan o sprawę kodeksu i tak dalej. Panie sekretarzu, tutaj kolega radnego, proszę, sugeruje pan łamanie przepisów prawa. To jest daleko idący wniosek pana wypowiedzi. A zadał pan pytanie, dostał pan odpowiedź na interpelację. Uważa pan, że nie do końca ona satysfakcjonuje pana. Proszę zadać kolejną interpelację rozszerzającą, dotyczącą w tej chwili też nie ma obowiązku udzielenia wprost odpowiedzi. Natomiast prowadzenie takiej polemiki naprawdę nie będzie służyło dobrej atmosferze pracy. Nie chodzi pani przewodnicząca o dobrą atmosferę, tylko o to, żeby było wszystko według tak jak powinno. I teraz pozwolę sobie jeszcze tylko jedną rzecz przeczytać, dobrze? Traktując interpelację radnego dotyczącą informacji publicznej jako wniosek o jej udostępnienie, w tym żądanie udostępnienia informacji przetworzonej, winna ona zostać jak każdy inny wniosek pochodzący od każdego żądającego, załatwiona w trybie i na zasadach określonych w przepisach UDIP. Udostępnienie informacji publicznej następuje co do zasady w formie czynności materialno-technicznej. Z kolei uzasadniona odmowa udostępnienia następuje w formie decyzji administracyjnej, o której mowa w artykule 16 ustępu 1 UDIP. Konieczność stosowania regulacji UDIP oznacza, że w każdym przypadku treść interpelacji winna zostać poddana także badaniu, czy żądana informacja nie podlega ograniczeniom, o których mowa w artykule 5 ustępu 1 i 2 UDIP. Ale może poproszę pana recenzję. Ja przepraszam, ale jeszcze nie skończyłem. Tak? I to wszystko dotyczy treści interpelacji i odpowiedzi. Natomiast tutaj pan Leszek powoływał się w interpelacji na, już mówię, ochronę danych osobowych, tak? A w artykule tym 5, w punkcie 2 jest napisane coś takiego. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu ustawa o samorządzie, o dostępie do informacji publicznej. Dziękuję. Ochrona informacji, Szanowni Państwo, dla porządku. Radny złożył interpelację, a nie wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jak każdy bez wykazywania interesu. Każdy może złożyć wniosek o informację publiczną. A jeśli chce Pan, żeby Pana sprawa była rozpatrywana w trybie przedstawione przez pana ustawy zacytowanych przepisów, to należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wówczas będzie ona przygotowana w takim zakresie i w takiej formie, w jakiej może być, tak? Proszę tutaj rozstrzygnąć, bo zaczynamy mówić o dwóch różnych. To znaczy ustosunkowując się do treści wniosku, no to wniosek dotyczy udostępnienia danych osobowych, czyli interpelacje w naszym statucie jest zapisane, dotyczą spraw gminnych wspólnot o zasadniczym charakterze. Trudno w ogóle zakwalifikować ten wniosek jako interpelację czy zapytanie, bo on w zasadzie dotyczy udostępnienia nawet też nie informacji publicznych, tylko danych osobowych, bo też nie było określone jaka informacja publiczna. To też nie była informacja publiczna i zastosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznych do czegoś, co nie jest informacją publiczną, nie ma miejsca po prostu. Stąd jakby informacja o tym, że ze względu na ochronę danych osobowych ta informacja nie zostanie udzielona. Dobrze, tylko że w artykule, który czytałem przed chwilą, jest napisane, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicą przedsiębiorcy.
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku do sprawy. A te osoby, Ale jaka była informacja publiczna? Jaka to była informacja publiczna zawarta w tym wniosku? Dane osobowe, lista osób, tak? To trudno mi powiedzieć, jaka w ogóle informacja publiczna w takim razie miała zostać udostępniona, do której mielibyśmy zastosować ustawę o dostępie do informacji publicznej. No dane osobowe, tak? Ale to się proszę zdecydować. Słucham? To się proszę zdecydować, czy to jest dostęp do informacji publicznej, czy dane osobowe. Dane osobowe same w sobie udostępnienie podlegają inwentury. To nie jest informacja publiczna. To nie jest informacja o bieżących sprawach gminy. Tak sformułowany wniosek stąd nie został tak traktowany. No może nie jest, ale w każdym razie... teraz mnie pan zaskoczył, chciałbym to przeanalizować. Znaczy, to pan mówi... Pan tutaj cytuje przepisy, ja nie chciałem pana zaskakiwać, bo było to moją intencją. Natomiast odpowiedziałem na pytania, które tutaj zostały zadane. Znaczy ja przyznam się szczerze, że też nie szczególnie wcześniej analizowałem tą sprawę, odpowiadam też na gorąco z tego, co słyszę. Natomiast z tego, co słyszę, to chodzi o udostępnienie po prostu listy danych konkretnych osób. Ja nie widzę tu informacji publicznej. Stąd mówię, ochrona prywatności jest zupełnie czymś innym. Znaczy ochrona prywatności jest zupełnie dużo szerszym pojęciem, dużo szerszą ochroną, bo to nie przez pryzmat tylko i wyłącznie ochrony danych osobowych. Znaczenie bezpieczeństwa Także troszeczkę chyba tutaj się minęły pana intencje z treścią wniosku. Moim zdaniem chodziło o udostępnienie danych osobowych, a nie informacji publicznych. A tego rodzaju danych osobowych po prostu nie możemy udostępnić. Nie ma tak naprawdę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, uprawnienia i celu przetwarzania tych danych osobowych, a my jako administrator danych osobowych nie możemy tak udostępniać danych osobowych także w interpelacji. Jeżeli chodzi o dane osobowe, nie potrzebuję tam celu, nie potrzebuję tego urządzenia. Wątpliwości prawne pan mecenas wyjaśnił. Szanowni Państwo, nie wiem, po co to wszystko, tak? Koniecznie jedną małą uwagę mam. Oborniczanie to oglądają, mam nadzieję, że to widzą. To jest też traktowanie nas wszystkich. Panie Dominiku, nie mówię ostentacyjnie na Radzie Gminy jako radny. Nie przystoi to radnemu. Siedzi pan naprzeciwko kobiet, a żuje sobie pan tak gumę. No nie ładnie to wygląda, tak? Bardzo bym prosił tą gumę wykluć, bo nie przystoi to radnemu. To po pierwsze. Po drugie, może pan powiedzieć, po co panu nazwiska osób, które były w tym marszu? Bo to o to chodzi. Mi nazwiska nie są potrzebne. Tak pan napisał we wniosku. Dane. Teraz pan powiedział, że panu nie są potrzebne PESEL, numery dowodów, czyli są imiona i nazwiska, tak? Po co? Będzie pan napierdolą te dziewczyny? Tak. Kobiety, to jest panu potrzebne? Pani przewodnicząca się mówi, a to podlega pod kodeks karny. Tak jakby w będzie pan zastraszał? Teraz. Żyjemy w państwie wolnym i państwie prawa, czy nie żyjemy? Jeszcze żyjemy, czy nie? Teraz. Panie Dominiku, proszę powiedzieć, czy Polska jest państwem prawa i wolności myśli? Jest, czy nie? Oczywiście, że jest i pan powinien... No to proszę nie szykanować kobiet, pobornika, żądając ich nazwiska, które biorą udział w jakichś akcjach, tak? Każdy ma prawo jeszcze w Polsce się wypowiadać na swoje tematy. Możemy się nie zgadzać jedną, drugą, dziesiątą, grupą, co mówi, ale każdy ma prawo w Polsce jeszcze mówić. Jeszcze. Bo nie wiem, co zrobicie za chwilę. I proszę ten temat już skończyć, ja już więcej nie mam nic w tej sprawie do powiedzenia. Panie burmistrzu, proszę mnie powiedzieć. Proszę, nie będę z panem na ten temat dyskutował. To może nie to zdanie. Nie, bo pan burmistrz mnie teraz zakrzyczał. Chciałbym ten wątek zakończyć, tak? Chciałbym zauważyć, bo pan mówi o napiętnowaniu tutaj kobiet, że nie wiadomo, teraz będzie może i sama czarownic, tak? Z tego co. Nie, szkoda, kobiety nie są czarownicy. Natomiast, panie burmistrzu, wszyscy byli sfilmowani przez lokalną gazetę, tak? Zostało to udostępnione w internecie. Więc proszę nie mówić tutaj. Sprawdź sobie do chodzi o formalną sprawę, która dotyczyła, czy pracownicy wzięli urlopy i na jakiej zasadzie zostali. Ale to ostatnio zmieniła sytuacja, był podszedł pani księgowej.
Też wyszło. Też było dużo pracowników wyszło. Też czemu nie było interesowało, tak. Ilu pracowników opuściło gminę. Też ważne? Ważne. Ważne czy nie, to pozostawiam do oceny tutaj pana radnego, który zaczął ten temat. Natomiast... Ale szanowni państwo, naprawdę ta dyskusja w złym kierunku zmierza. To miało ja całkiem inny charakter, tak? Szanowni państwo, ja sobie w tym momencie naprawdę pozwolę wykorzystać przywilej, który ma przewodniczący rady. Jakby w tym punkcie dyskusję nad tą interpelacją zakończę. Jeżeli radny uważa, że jest nieusatysfakcjonowany, ma prawo pisemnego wystąpienia, czy to w trybie interpelacji, czy jak każdy obywatel w trybie informacji publicznej, czy to zapytania, które mu również przysługuje, ale już tej dyskusji tu więcej prowadzić nie będziemy. Dalej kontynuujemy punkt interpelacje, zapytania, wnioski. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym punkcie ma inną sprawę? Bardzo proszę. Ja chciałabym wrócić do planu zagospodarowania terenu, dlatego że wszyscy wiedzą, że w Lipczynie jest był motocross, który rodził bardzo duże emocje. Były spotkania, były zebrania, było takie mini referendum. Ja chciałam troszeczkę przypomnieć. To był 2008 albo 2009 rok, kiedy mieszkańcy opowiedzieli się, że nie chcą tego motocrossu. W 2012 roku było zebranie mieszkańców, gdzie bardzo prosiliśmy, żeby do planów wpisać, że na tym terenie to była sugestia mieszkańców i prosiliśmy, żeby ten plan został wpisany, ponieważ w tej chwili jest przeznaczenie tego terenu, to jest teren usług, sportu i rekreacji. Myśmy prosili, żeby w nawiasie dopisać, że oprócz sportów motorowych. W tej chwili jakaś się utworzyła grupa nieformalna i tam trenują. Dlatego jest już taki duży, głośny głos mieszkańców, że znowu coś się dzieje i z takim trochę, nie wiem, boją się, że znowu to zacznie działać. Czy nie moglibyśmy wrócić do tego protokołu z tego zebrania, na pewno jest tutaj u pani Joli, że mieszkańcy tak się opowiedzieli, czy można by było do tego zapisu dać ten mały, taki znacznik, żeby tam nie było wszystkie sporty oprócz sportów motorowych. Ale mam pytanie, czy wtedy po tym zebraniu, czy to było sformułowane jako wniosek wyróżniony w planie, czy tylko rozmawialiście państwo na ten temat i się skończyło? Wniosku nie było. Było to nam obiecane i było to zapisane w protokole. No, rozmawiałam dzisiaj z panią Anetą, żadnych zmian tam nie ma. Jest tylko to takie króciutkie, tak jak dążyłam do sedna, do rozbudowy tego, no to w samej definicji sport i rekreacja można wyczytać, co w tym sporcie się mieści. I chodzi właśnie, żeby z tej definicji wykreślić dosłownie jeden sport. Czy to by można było zrobić dla bezpieczeństwa i, tak powiem, spokoju mieszkańców? Ja może odpowiem, bo oczywiście te zmiany w gestii rady, tak? I na mój wniosek możecie to państwo oczywiście zrobić, tylko jakby to nie załatwi nam sprawy, że ktoś tam nie jeździ, tak? Że my wykreślimy. Jasna sprawa jest, że takich możliwości myśmy, ja w ogóle pierwszy raz od ciebie słyszę, że tam coś się dzieje. Wiem, że sporadycznie jakieś tam eventy się odbywały, natomiast regularnie ktoś ćwiczy, na pewno nie jest to za zgodą gminy, a jak wiesz, teren jest w części naszą własnością, w części lasu, nie słyszałem, żeby las wyzielało też komuś zgody, ja na pewno nikomu nie udzielałem. Dlatego mówię, że jest to nieformalna grupa, posłyszałam, oni sobie po prostu jeżdżą na każdy jakiś tam, nie wiem, znak, że policja jedzie, po prostu tymi motorami są w stanie wszędzie uciec. No, jest to walka z wiatrakami, nie sposób ich tam jest jakoś przyłapać. Nie, no możemy te ale mieszkańcy słysząc co, Cała procedura planistyczna mogła przejść, możemy to oczywiście zrobić. To będzie kilka miesięcy trwało, żeby jakby zagwarantować to, żeby
żadne władze, które tylko urzędnika wolno nie dopuściły tam możliwych sportów dla mieszkańców. Natomiast no, dzisiaj sam zapis jakby no, nie załatwił nam sprawy, czy tam ktoś jeździ, czy nie jeździ. Nie? Ale okej, jest wniosek, rozumiem, żeby dokładnie tą zmianę. To jedno mamy zdanie odrzucić ten sport i rekreację. Ja bym się chciał odezwać w Kozłowie do tej sytuacji, bo no, było to miejsce, gdzie można powiedzieć bardzo specyficzne i do tego sportu jak najbardziej przeznaczone. Nawet były próby zabezpieczenia, czy zastanawiało, żebyśmy się bardzo zastanowili, czy nie zabezpieczyć tego w jakiś sposób akustycznie, żeby właśnie tam mogli jeździć, bo sytuacja podobała. Że oni mimo tego sami jeżdżą po wszystkich lasach. Ja idę sobie na spacer po lesie, wystarczyłem na kos. Tak? To jest taka sytuacja. Większym problemem jest to, że te motokrosy dzisiaj jeżdżą sobie wszędzie jak chcą. Bo jakby mieli miejsce do tego przeznaczone, to jest podobna sytuacja, jak pan wiceburmistrz mówił na temat tego, że muszą się gdzieś te koncerty odbywać, bo tam ludzie gdzieś musi pójść. Tak samo oni gdzieś też muszą jeździć, tak? Ja wiem. Więc być może to przez grupę ludzi, która tam zamieszkała nazwę to dzielnicy na Kucikowie, został zamknięty ten motocross, no nie mają gdzie jeździć, tak? Nie odbywają się tam imprezy, które miały już swoją jakąś tam renomę, no oni jeżdżą się po lasach. Więc bardziej bym, ja bym myślę, że bym się może zastanowić, czy może nie zabezpieczyć w jakiś sposób akustycznie tego miejsca, żeby jednak przywrócić tam właśnie tą możliwość jeżdżenia na tym miejscu. Znaczy, to jest ten do tego. Chciałam tutaj po prostu interpelacji zapytać, czy wniosek jakby włączył się problem, istotny problem, który należałoby omówić na posiedzeniu komisji. Ja myślę, że powinniśmy się tym zająć, to jest dla Dominika, dla jego komisji jak najbardziej temat. W związku z tym proszę, aby ten przewodniczący tą komisję zwołał, a właściwie terminie zaprosił wszystkich radnych, bo widzę, że tutaj jakby ten temat głosować ewentualnie nad zmianą właśnie, to będziemy wszyscy. W związku z tym widzę, że warto byłoby na ten temat podyskutować na posiedzeniu. Tylko jeszcze taką mam jedną uwagę. Jeżeli będziemy ten temat dyskutować, chciałabym, żeby się cofnąć do lat 2005-2006. No tam było po prostu tak źle to wszystko zorganizowane. Samo ja w tej chwili mówię jako większość mieszkańców, no większość się opowiedziała nie. Były tam umowy, były jakieś tam dogadywania, w każdym bądź razie to wszystko było na tej zasadzie powiem i nie zrobię tak jak trzeba. To wszystko zrodziło ten cały konflikt i on cały czas jest, dlatego tutaj mówię, każdy jakiś tam szum tych motorów już tych mieszkańców gdzieś tam alarmuje, że coś się dzieje. Także no, możemy się wtedy cofnąć, ja wezmę protokoły z tych wszystkich zebrań, bo czy nawet w okazji jest prasek dla przywodata, powinna zabyć w gminie również odnowa korespondencja z Komisją Rewizyjną. Komisja Rewizyjna się wyjaśniła. Także to jest ten temat z bardzo długą obrotą, mimo że to wszystko wyciągnę na nas, to wszystko powinno krążyć zarchiwizowane. Jeśli można, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, no tak, ale można tak też na pół żartem, pół serio powiedzieć o tym, powiedzmy chociażby o tej historyjce, która doprowadziła do tego, że mamy linię kolejową Wrocław-Poznań, a nie przez Oborniki, a nie przez Krzemnicę. Ja wiem, że ludzie, którzy ileś lat temu podjęli decyzję, żeby się osiedlić w Wilczynie, mieli inne warunki, prawda, lokalizacji. Dzisiaj też te warunki są inne. Ale czy też sądzę, że trzeba byłoby się też zastanowić nad pomysłem kolegi Rafała tutaj, dlatego że to jest dobry kierunek. Gdybyśmy wiesz, rozmawiali z ludźmi, że gdybyśmy im dali jakieś zabezpieczenie w postaci ekranu jakiegoś, no nie wiem, ja tak na razie na gorąco myślę, czy by dopuścili coś takiego, bo przecież jak wszystko pozamykamy, to faktycznie ta młodzież nie będzie miała, starsi też nie będą mieli gdziekolwiek się wyruszać. Dlatego proponowałam, bo to jest temat bardzo skomplikowany. Po pierwsze, nie ma tam obiektu czynnego posiadającego
zapisy w planie to jest coś, co ewentualnie tak, daje możliwość zorganizowania tam takiego obiektu. To wszystko, co było robione, zresztą no to wspomniałam, że możemy się na to przygotować. Tak, chodzi o zgodę społeczną, tylko i wyłącznie. Ale to dlatego należy na komisji wszystkie zrobić analizę SWOT całego tego problemu i sobie omówić, co tracimy, co zyskujemy, kto traci, kto zyskuje. I wtedy możemy rozmawiać, co z tym problemem robimy. Ale dzisiaj jakby tutaj tak ad hoc na pewno nie rozstrzygniemy, więc moja propozycja, aby właściwa merytorycznie komisja przy udziale wszystkich zainteresowanych radnych ten temat zbadała i jakieś rekomendacje przygotowała, tak, no, na prośbę wnioskodawczy. Dziękuję. Jeszcze tak, dalsza część moja. Wspominałam już na komisji o ogłoszeniu wikaczy, bo od strony Kuraszkowa jest w opłakanym stanie. Jeszcze moje pytanie, nie tylko moje, ale i pytanie sołtysów o zebranie. Czyli starego kina. Mm-hmm. Dochodzą mi informacje o stanie tego budynku, że jest niestety ulega postępującej degradacji. Myślę, że to tak nie powinno wyglądać. Chciałbym też zapytać, czy prawdą jest, że po prostu nie ma tam prądu, został prąd odcięty i dlaczego tak się stało, jeżeli tak jest. Bo to jest sytuacja chyba dość zaskakująca, a myślę, że ten budynek powinien być otoczony opieką, bo mówię. Wszystkim mieszkańcom gminy, a w szczególności ogorniczanom powinno zależeć na tym, żeby ten budynek działał, czy znalazł się jakiś pomysł na ten budynek, bo od wielu lat są różne koncepcje, a nic z tego nie wynika. Więc proszę o informację, dlaczego ta szkoda jest wygląda. Bardzo by zależało na tym budynku, jak i na każdym innym użyteczności publicznej w ogornikach. Ja w pierwszej serii, że tak powiem, projektów, które zgłaszamy do ZIP-u, do RPO, chciałem go oczywiście zgłosić. Natomiast możliwości finansowe naszej gminy, jakie są, jakby no, przehamowały mi, tak, żeby kolejny projekt zgłaszać, bo po prostu już by nie starczyło pieniążków na te inne inwestycje, które złożyliśmy. Najprawdopodobniej, bo z tego co już wiem, nasz plan rewitalizacji za chwilę będzie tam w punkcie B, nie ma, tylko w B mieliśmy ten budynek zgłoszony. Teraz pewne możliwości się pojawiły. Teraz z tego co wiem, bo już jest po weryfikacji jeszcze, czy nie? Już po weryfikacji. Po weryfikacji. Zakres tych uwag, które mają. Są jakieś tam uwagi w Urzędzie Marszałkowskim, do jakieś tam niezbyt istotne, ale będziemy go uzupełniać. Temu naszemu, no właśnie, na świeżo i będziemy chcieli teraz ten budynek wpisać do A i możliwe, że nam się uda go w najbliższym czasie też do programu rewitalizacji wpisać i pozyskać finansowanie na tą funkcję, którą powinien spełniać, czyli kulturalne osiedle. Ale jeżeli chodzi o prąd, jest tam stowarzyszenie, które miało podpisane, jeszcze tutaj poprzedni burmistrz podpisywał, użyczał tego obiektu temu stowarzyszeniu. Z tego co sprawdzałem, bo mówię, zapis jest taki, że oni mają prawo tam przybywać do momentu jakby rozpoczęcia prac przez gminę. Też takie skupienie jakieś 2-3 tygodnie temu doszło od mieszkańców, od młodych ludzi, że mają właśnie prąd włączony. No, prawdopodobnie to stowarzyszenie nie regulowało rachunku gminy Kauron, im to odciął, tak? No, ale my jako gmina tam nie prowadzimy na razie żadnej działalności. Z mojego punktu widzenia na ten prąd jakby dzisiaj nie jest potrzebny, ale użytkownikiem tego obiektu zgodnie z umową jest stowarzyszenie. No ale jeżeli tak się stało, że cała procedura, bo ten prąd będzie musiał się pojawić. No tak, więc to będzie generowało jakieś koszty, nie? Ale to dla stowarzyszenia, tak. Dobrze. Niedobrze. Że to nie jest. Nie jesteśmy jak dużo osiągnięty. Natomiast czy można wiedzieć, jakie to stowarzyszenie? Kasia, jak jeszcze z
Stowarzyszenie Lipowa Dolina Spuraszkowa jest beneficjentem tych środków, które były z programu rozwoju obszarów wiejskich, ale oni podpisali wewnętrzne porozumienie ze Stowarzyszeniem Stare Kino, które faktycznie jest gospodarzem tego obiektu.